Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Ekipa z Białegostoku przyjechała do Wrocławia z nadziejami, ale skończyło się jak zwykle. Wciąż ta drużyna nie ma na koncie nawet jednej wygranej z przedstawicielem stolicy Dolnego Śląska. Przegrywała dwukrotnie z Devilsami, potem tyle samo razy z The Crew, a teraz zanotowała trzecią w dziejach porażkę z Panthers. Pantery świetnie rozpoczęły mecz i szybko zdobyły przyłożenia. To na nich niestety źle podziałało i drużyna niepotrzebnie się rozluźniła. To rozluźnienie to głównie druga i trzecia kwarta, które dolnośląska drużyna przegrywała po 0-7. 14 straconych punktów nie robiło jednak wielkiego wrażenia, bo Pantery trzymały kapitał wypracowany z pierwszej kwarty. Wicemistrzowie Polski prowadzili wtedy 21-0. Przyłożenia zanotowali White, Stevens i Dziedzic. Ostatnia kwarta była, jak się później okazało, tylko formalnością. Najpierw udany field goal z 30 yardów zanotował Dawid Pańczyszyn, a potem touchdown notowali Alaeze i Battle. Goście przystąpili do meczu w nieco rezerwowym składzie, bo jak zdradził prezes tej ekipy, już szykują się do play-off i muszą nieco oszczędzać siły. Ich występ, mimo że przegrany, trzeba jednak ocenić pozytywnie. Będą na pewno trudnym przeciwnikiem w półfinale. Kolejny mecz Lowlanders rozegrają 2 lub 3 lipca właśnie w półfinale Mistrzostw Kraju. Rywalem Białostoczan będą albo nasze Pantery, albo Seahawks Gdynia. Z kolei Pantery 18 czerwca zagrają w Gdyni Seahawks. Ten mecz wyłoni zespół, który z numerem pierwszym przystąpi do fazy play-off. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.